Dzisiaj opowiemy o czymś, czego przeciętna amerykańska rodzina ma 8. 0% na transfer salda. Karty kredytowe, plastikowe pieniądze stały się koniecznością i biletem do lepszego świata. Karta kredytowa to niebywałe udogodnienie dla konsumenta. Sektor kart kredytowych rządzi się własnymi prawami. Nie znam żadnego kupca w Ameryce, który może zmienić cenę towaru po zakupie, poza firmami wydającymi karty. Banki osiągają rekordowe dochody. MBNA osiągnął dochody o połowę wyższe niż McDonald's. Dla McDonalda to był kiepski rok. Zyski mają swoją cenę. Podnieśli mi oprocentowanie, nigdy nie zalegałem ze spłatami. W tym sektorze jest wielu nieszczęśliwych i niezadowolonych klientów. To nowe rekiny kredytowe. Nie sądziłem, że stworzymy Frankensteina. Jak to Frankensteina? Dzisiaj dziennikarz Frontline, Lowell Bergman i gazeta New York Times odkryją tajemnice kart kredytowych. Tajemnicza historia kart kredytowych. Może się wydać, że to dziwne miejsce na opowiadanie o najnowszej historii kart kredytowych. Jesteśmy ponad 1500 kilometrów od Wall Street i Banku Rezerw Federalnych w Waszyngtonie. Ale to tutaj sektor kart kredytowych zaczął rozwijać skrzydła. Jesteśmy w Sioux Falls, w Dakocie Południowej. To liczące 140 tysięcy mieszkańców miasteczko jest znane z aukcji bydła i z zakładów pakujących mięso. Jest tu też olbrzymi urząd pocztowy, który zdołałby obsłużyć kilkukrotnie większe miasto. Codziennie przechodzą tędy miliony listów. Do skrzynek pocztowych w całej Ameryce wysyła się stąd miliony wyciągów i formularzy z ofertą kart kredytowych. Tutaj spływają miliardy dolarów spłacanych kredytów z całego świata. Dzisiaj Sioux Falls to jedno z największych w Ameryce centrów obsługujących karty kredytowe. Wszystko zaczęło się od tego, że 25 lat temu w Dakocie Południowej było bardzo ciężko. W całym kraju panowała recesja. Inflacja była dwucyfrowa i brakowało pieniędzy. Banki udzielały niewielu kredytów hipotecznych czy jakichkolwiek innych. Stopy procentowe osiągały niebotyczne wysokości. Cały czas rosły. Bill Junklow był gubernatorem Dakoty Południowej. Kiedy obejmowałem urząd gubernatora, obowiązywało dawne, surowe prawo określające, na jaki procent można udzielać pożyczek. Prawo określało jedną stawkę na nowe samochody, inną na używane. Dokładnie regulowało wysokość odsetek. I mogło się zdarzyć, że prawo ustalało odsetki na 9%, gdy stopa procentowa wynosiła 11%, a więc banki nie pożyczały pieniędzy. Żeby skłonić banki do udzielania kredytów, władze stanowe postanowiły usunąć ograniczenie wysokości odsetek, zwane ustawą o zapobieganiu lichwie. W roku 79 zmieniliśmy prawo. Już wcześniej dokonaliśmy zmian, które umożliwiały podniesienie maksymalnego oprocentowania. Dzięki temu mogliśmy ściągać do Dakoty kapitał. Tymczasem w Nowym Jorku pewien legendarny bankier miał własne problemy. To proste. Bankrutowaliśmy. Walter Riston, ówczesny prezes Citibanku, miał oddział kart kredytowych, który tracił pieniądze. Obowiązująca w stanie Nowy Jork ustawa o zapobieganiu lichwie ograniczała oprocentowanie kredytów konsumenckich do 12%. Stopy procentowe wzrosły do 20%. Nie trzeba było Einsteina, żeby zauważyć, że jeśli się pożycza pieniądze na 12%, a samemu płaci 20%, to się wypada z interesu. Citibank płacił 20%, a sam dostawał tylko 12%? Właśnie. Bo takie było ograniczenie? Nie dało się tego dalej ciągnąć.
Więc Riston zaczął się rozglądać za nowym miejscem do prowadzenia interesów. Zaczęliśmy się przyglądać 5 stanom, w których albo nie było przepisów zapobiegających lichwie, albo maksymalne stawki były wysokie. Jednym z nich była Dakota Południowa. Pomyśleliśmy, dobra, stworzymy tam kilka tysięcy miejsc pracy. W roku 1981 Citibank przeniósł swoje centrum kart kredytowych do Dakoty Południowej. Od naszego spotkania z nimi do zmiany przepisów minęło tylko kilka tygodni. Naprawdę się sprężaliśmy. Dla nas to był dobry interes, dla nich znakomity. Co oni z tego mieli? Citibank? Przetrwał. Tym, co naprawdę zwabiło Citibank do Dakoty Południowej, była niejasna decyzja Sądu Najwyższego, zgodnie z którą bank mógł eksportować swoje oprocentowanie do innych stanów. To decyzja w sprawie Marquette. Decyzja Sądu Najwyższego w sprawie Banku Marquette mówiła, że tam, gdzie zostanie wydana decyzja kredytowa, tam nakłada się odsetki. A więc bank może nakładać odsetki ze swojego stanu pożyczkobiorcom z różnych innych stanów. Innymi słowy, jeśli w Dakocie Południowej limit wynosił 25%, można na taki procent pożyczać pieniądze na Florydzie. Jean-Claude zdał sobie sprawę, że dzięki temu Dakota Południowa mogła zostać kredytową stolicą Ameryki. W ciągu kilku miesięcy spotkałem się z prezesem Bank of America First Chicago z Illinois, Chase Manhattan Bank, Manufacturers Hanover Bank, Chemical Bank, Bank of New York, wszystkich dużych amerykańskich banków. W tamtym czasie tylko Dakota Południowa wprowadzała zmiany, by przyciągnąć banki. Ale do gry zaraz wszedł inny stan. W stanie Delaware wprowadzono takie same przepisy jak w Dakocie. Wilmington wkrótce stało się centrum kart kredytowych na wschodzie. Przyciągnęło inne nowojorskie banki i umożliwiło powstanie takich firm jak MBNA. Po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych nie było żadnych prawnych ograniczeń do oprocentowania kredytów w całym kraju. Można powiedzieć, że decyzja w sprawie Marquette zlikwidowała ograniczenia. Wyrównały się szanse. Duncan McDonald był głównym prawnikiem oddziału kart kredytowych Citibanku. Jego zdaniem decyzja w sprawie Marquette umożliwiła bankom zwiększenie oprocentowania ryzykownym klientom. Dzięki decyzji w sprawie Marquette można było trochę podnieść oprocentowanie, by móc udzielać kredytu również takim klientom. W wyniku tego dziesiątki milionów ludzi, którzy płacili po 30 lub 35% małym firmom pożyczkowym, dostały kredyt na 19% plus $20 rocznej opłaty. Można powiedzieć, że zrównało to szanse i było bardzo dobre. Dla banków też było to dobre. Dzięki zniesieniu limitów oprocentowania więcej osób mogło otrzymać karty kredytowe. Nastąpił rozrost sektora kart kredytowych, który stał się najbardziej opłacalnym sektorem w bankowości. W zeszłym roku jego dochody wyniosły $30 miliardów. Chcieliśmy porozmawiać z dyrektorami największych banków wydających karty kredytowe, ale skierowano nas do American Bankers Association. Prosiliśmy o wywiady w największych bankach wydających karty. Nikt nie chciał z nami rozmawiać. Dlaczego? To nasza praca. Płacą nam składki za to, żebyśmy się zajmowali takimi sprawami. Ed Ingling jest nowym prezesem tego stowarzyszenia i głównym lobbystą sektora bankowego. Jak dochodowy jest sektor kart kredytowych? Jest dochodowy. Nie powinno dziwić, że okazuje się bardziej dochodowy niż inne dziedziny bankowości, bo jest też bardzo ryzykowny. Udzielamy niezabezpieczonych pożyczek, dlatego zyski powinny być wyższe. W zeszłym roku dochody były rekordowe. Czy w tym roku będzie podobnie? Z czym pan to porównuje? Nie uzyskujemy nadzwyczajnie wysokich dochodów w porównaniu z innymi sektorami. MBNA osiągnął dochody o połowę wyższe niż McDonald's. Dla McDonald'sa to był kiepski rok, a MBNA to duża firma. Citibank ma wyższe dochody niż Microsoft czy Walmart. Kadra zarządzająca też dużo zarabia. Tak. To naprawdę poważny interes i zarabia się tu duże pieniądze. Dzisiaj kart kredytowych używają blisko 144 miliony Amerykanów i używają ich częściej niż kiedykolwiek wcześniej, dokonując rocznie operacji na $1,5 biliona. Karty kredytowe stały się zasadniczym elementem amerykańskiej gospodarki.
Nie powiem, że kocham swoją kartę kredytową, ale nie chciałabym żyć bez niej. Często używam jej w pracy. Pieniądze są łatwo dostępne. Zabieram klientów na kolację. Korzystam z programu Mil. Na wakacje latamy pierwszą klasą. Przyjemnie wydawać pieniądze, których się nie ma. Potraficie sobie wyobrazić życie w tym kraju bez karty kredytowej? Trudno to sobie wyobrazić. Porozmawialiśmy z grupą ludzi o tym, jak używają swoich kart. Jesteśmy konsumentami. Ameryka uwielbia konsumpcję. Mamy to we krwi. To jak uzależnienie. Mam w kieszeni kartę kredytową, a to taka piękna sukienka. Kupię ją. Wiem, że nie powinnam, ale spłacę to później. I kupujemy. Nie mam takiego iPoda. Nie jestem na czasie. Zapłacę kartą kredytową. A święta są tuż, tuż. Zawsze się coś znajdzie. To po prostu prezent. Dla osoby często podróżującej, jak ja, to konieczność. Aktor i pisarz Ben Stein chwali karty kredytowe za wygodę, którą zapewniają. Dla mnie to coś wspaniałego. Mam całe mnóstwo różnych kart. Mój portfel jest nimi wypchany. To obłęd. Po prostu śmieszne. Wyglądam, jakbym miał trzecią pierś. Tak gruby jest mój portfel. Stein twierdzi, że miesięcznie dokonuje kartami transakcji na $1000. Korzystam z nich, ale wydawcy kart nic na mnie nie zarabiają. Przynajmniej nie sumy, o których warto wspominać. Firmy wydające karty kredytowe pobierają prowizję od każdej transakcji, ale Stein nie jest doskonałym klientem, ponieważ podobnie jak 55 milionów innych Amerykanów, co miesiąc reguluje rachunki i nie płaci żadnych odsetek. Firmy wydające karty kredytowe nienawidzą takich klientów jak ja, którzy co miesiąc wszystko spłacają. Kiedyś spotkałem na ulicy kolegę z liceum. Powiedział, że pracuje w takiej firmie. Ja mu opowiedziałem, że często używam kart i co miesiąc reguluję rachunki, a on na to: nienawidzimy takich jak ty. Nazywamy was pasożytami. W języku firm zajmujących się kartami kredytowymi pasożyty to klienci, którzy spłacają kredyt w terminie. Najlepsi klienci to 90 milionów Amerykanów, którzy nie spłacają zaciągniętego kredytu. Ludzie z branży mówią, że to ludzie, którzy nie spłacają obciążenia karty kredytowej, zapewniają dochód. Nie sądzę, żeby oni zapewniali cały dochód, ale ci, którzy korzystają z możliwości odłożenia spłaty na później, to najlepsi klienci. Najlepszych klientów jest coraz więcej. Zdaniem Roberta McKinleya, założyciela firmy CardWeb, śledzącej rynek kart, maksymalne stawki oprocentowania nigdy jeszcze nie były tak wysokie. Dziesięć największych firm wystawiających karty ma dla niektórych klientów stawki rzędu 25-30%, a stopy procentowe są przecież najniższe od 14 lat. Niektórzy klienci płacą odsetki, które kiedyś uznano by za lichwiarskie. Równocześnie Amerykanie zaciągają coraz większe długi. Jakie saldo ma przeciętna amerykańska rodzina na rachunkach kredytowych? Średnia wśród tych, którzy w ogóle mają dług, to około $8000. Elizabeth Warren jest profesorem na Harvardzie. Bada rosnący debet na kartach kredytowych amerykańskiej klasy średniej i wiążące się z tym zagrożenie. Nawet rodziny, w których pracuje i mama i tata, często mają problem z dociągnięciem do pierwszego. Używają więc kart kredytowych. Pożyczają pieniądze, żeby związać koniec z końcem. A potem pojawiają się jakieś kłopoty. Ktoś traci pracę, ktoś choruje, umiera, małżeństwo się rozpada. Jak większość Amerykanów, Jim i Juanita Miller co miesiąc rozliczali się z wydatków kartami kredytowymi do czasu, kiedy oboje stracili pracę. Nie mieliśmy żadnych oszczędności na czarną godzinę, więc korzystaliśmy z kart, by mieć z czego żyć, dopóki nie znajdzie się nowa praca. Zaciągamy kredyt kartą, żeby przeżyć miesiąc. Nie znajdujemy pracy, więc znowu pożyczamy. Pogrążaliśmy się coraz bardziej. Zaczęliśmy okradać Piotra, by spłacić Pawła. Jak to się mówi? Zaciągaliśmy kredyt na jednej karcie, żeby spłacić inne. Nasze długi rosły jak staczająca się śnieżna kula.
Tymczasem firmy, które wystawiły karty, zaczęły naliczać karne opłaty i odsetki. Pamiętacie, kiedy zaczęły rosnąć odsetki? W niektórych przypadkach wystarczyła jedna spóźniona spłata i koniec ze starym oprocentowaniem. Nikt nie bierze pod uwagę tego, że przez wiele lat mieliśmy kartę kredytową i spłacaliśmy wszystko w terminie. Wystarczy raz się spóźnić i wszelkie umowy stają się nieważne. Rosną odsetki. Niektóre z naszych kart miały 9-procentową stawkę. Nagle zaczęli naliczać 24 albo 25%. Nie spłacił pan kredytu w terminie. Opóźnia pan spłatę o kilka miesięcy. Teraz podnosimy oprocentowanie i nakładamy karną opłatę. Odsetki i karne opłaty się kumulują, więc przekraczasz limit kredytu. Wtedy nakładają opłatę za przekroczenie limitu. Łączny dług na 10 kartach Millerów urósł w końcu do 80 tysięcy dolarów. Stwierdzili, że nie poradzą sobie ze spłatą i ogłosili bankructwo. To jedna z 7 milionów rodzin, która to zrobiła w ciągu ostatnich 5 lat. Nie chodzi o to, że nie chcieliśmy spłacić kredytu. Doszliśmy do punktu, w którym stało się to niemożliwe. Żadne z nas nie ma bogatego krewnego, który by umarł i zostawił nam 100 tysięcy. Więc nic się nie dało zrobić. Firmy wydające karty nie chciały z nami współpracować, o ile jak najszybciej nie spłacimy kredytu. Głównymi powodami ogłoszenia bankructwa są utrata pracy, choroba albo rozpad rodziny. Jeśli do niczego takiego nie dochodzi, większość amerykańskich rodzin radzi sobie ze spłacaniem kredytów zaciągniętych przy użyciu kart. Ale wysokie kredyty są bardzo niebezpieczne. Jeśli coś się stanie, dojdzie do jakiegoś nieszczęścia, ludzie wpadają w spirale wysokich odsetek i idą na dno. Na zawsze 0% na transfer salda i do 3% rabatu. Jak na ironię, Millerowie nadal otrzymują oferty wyrobienia kart kredytowych. Ciągle dostajecie pocztą formularze. Jeden przyszedł wczoraj od firmy, w której powiedzieli nam kiedyś, że już nigdy nie dostaniemy u nich karty kredytowej. Kiedyś rozmawiałem z nimi i wyjaśniłem, w jakiej jesteśmy sytuacji. Powiedzieli, anulujemy pana kartę. Wciągamy pana na zawsze na naszą czarną listę. Już nigdy nie dostanie pan u nas karty kredytowej. Wczoraj przyszła oferta. 0% i 50 tysięcy dolarów kredytu. Pieluszki, mleko, proszek do prania 25 dolarów. Więcej czasu spędzonego z rodziną bezcenne. Zachęcanie Amerykanów do zaciągania kredytów przy użyciu kart ma zasadnicze znaczenie dla tego sektora. Hawaje. Zadzwoń teraz i zamów City Advantage World Mastercard. Możesz wygrać darmową podróż i otrzymać ponad 10 tysięcy mil. Specjaliści zajmują się tym, by wydawanie pieniędzy było łatwiejsze i bardziej atrakcyjne. Nowy pas i zestaw chromowanych narzędzi 126 dolarów. Przyjemność z ich używania bezcenna. Niektórych rzeczy nie kupisz za pieniądze. Na Dzień Ojca masz Mastercard. Ale sukces tej branży zależy też od innowatorów, takich jak Andrew Carr. Specjaliści mówią, że to dzięki niemu sektor kart działa dziś tak, jak działa. Carr jest konsultantem i rzadko udziela wywiadów. Zgodził się z nami porozmawiać pod warunkiem, że nie powiemy, dla kogo pracuje ani gdzie mieszka. Zajął się pan kartami kredytowymi pod koniec lat 70. Jakie przykładowe innowacje panu zawdzięczamy? Przekonałem klienta, żeby obniżył minimalne spłaty z 5 do 2%. To olbrzymia zmiana. Obniżamy o ponad połowę. Zanim Carr zajął się kartami kredytowymi, w większości banków minimalna miesięczna spłata wynosiła 5% zaciągniętego kartą kredytu. Carr stwierdził, że jeśli klienci będą mogli wolniej spłacać dług, pożyczą więcej pieniędzy. Udało się panu przekonać innych, że największe zyski przynoszą ludzie powoli spłacający kredyt. Ustalając niższe minimalne spłaty, można zaoferować wyższe limity kredytu. Karta kredytowa staje się bardziej atrakcyjna, bo nawet ludzie, którzy nie zamierzają maksymalnie wykorzystywać linii kredytowych, wolą mieć wyższe limity. Rachunki z wysokim kredytem przynoszą większe dochody niż te z niskim, bo klienci płacą odsetki. Płacą odsetki od wyższych kredytów. Dzisiaj miliony kart kredytowych mają ustaloną miesięczną spłatę minimalną w wysokości 2% zaciągniętego kredytu. Co miesiąc 35 milionów Amerykanów spłaca tylko minimalną kwotę.
Czy używacie karty kredytowej mimo tego, że macie pieniądze w banku? Tak. Mógłbym spłacić cały dług. Więc dlaczego tego nie zrobisz? Wolę mieć rezerwę. Człowiek nie wie, co mu się jutro przydarzy. Może potrzebować pieniędzy na coś innego. Chociaż musisz płacić dwucyfrowe odsetki, a stać cię na spłatę większości lub całego kredytu. Będziesz dalej używać kart zamiast wydawać pieniądze z konta? Tak. Andrew Carr wykazał, że dzięki możliwości spłacania kredytu niskimi ratami, konsumenci mniej boją się pożyczać większe kwoty. Uważają, że postępują ostrożnie. Jeśli stracisz pracę albo stanie się coś złego, musisz mieć pieniądze. Nie możesz żyć z karty kredytowej. Dlatego oszczędności są potrzebne, na wszelki wypadek. Sektor kart kredytowych zawdzięcza swoje olbrzymie dochody Andrew Carrowi i jego umiejętności przewidywania zachowań ludzi. Pod koniec lat 90. Carr wpadł na nowy pomysł. Klienci byli wówczas zalewani konkurencyjnymi ofertami wyrobienia niskooprocentowanych kart. Oferowano ludziom 12,9% na 6 miesięcy i 10,9% na transfer salda. Przekonałem swojego klienta, by ustalił wstępne odsetki na 0%. Dzięki temu oferta stała się bardziej konkurencyjna. Oczywiście inni też wprowadzili zerowe oprocentowanie. Carr wiedział, że ludzie złapią się na tę przynętę, chociaż zerowa stawka mogła być łatwo zmieniona. Jeśli ktoś kilka razy w tygodniu dostaje pocztą ofertę, w której proponują 0% na pół roku, spogląda na nagłówek, myśli przez pół minuty i mówi, dobra, na początku będzie lepiej. Coś od nich dostaje. Zeroprocentową stawkę. Ludzie wierzą w to, w co chcą wierzyć. 0% w skali roku. Co to znaczy? Twierdzi pan, że już? W większości takich ofert bank stosuje zerowe oprocentowanie przez pewien okres. Ale w umowie jest wiele punktów napisanych drobnym druczkiem. Jeśli ktoś chociaż raz się spóźni ze spłatą, traci zerową stawkę. Zdaniem Roberta McKinleya kluczem do zrozumienia tego, jak promowane są karty kredytowe, jest rewolucja cyfrowa i gromadzenie ogromnych ilości danych na temat amerykańskich klientów. Prawdziwą kopalnią informacji są bazy danych biur kredytowych. Gromadzi się w nich informacje na temat rachunków, które mamy otwarte, sald, tego, czy wyrównujemy salda w terminie. Wystarczy zerknąć, żeby ocenić, czy dany klient spłaca co miesiąc całość długu, czy nie. Można z chirurgiczną dokładnością wybrać klientów, którzy przyniosą zyski. Dokładne wybieranie klientów i śledzenie ich poczynań finansowych to kwitnąca gałąź gospodarki, w której dominującą pozycję mają trzy agencje zbierające informacje o kredytach. Wszystkie dane wędrują do mało znanej firmy Fair Isaac, która wylicza tak zwaną punktację FICO dla każdego Amerykanina, który kiedykolwiek zaciągnął kredyt. Nie jesteśmy agencją zbierającą informacje na temat kredytobiorców i tworzącą bazy danych, jak Equifax, TransUnion czy Experian. Tom Quinn jest rzecznikiem Fair Isaac. Współpracujemy z tymi agencjami. Przetwarzają one swoje dane z użyciem naszej formuły matematycznej, by określić punktację. Średni wynik FICO to 720 na 850 możliwych punktów. Najbardziej ryzykowni klienci mają wyniki poniżej 600. Ta punktacja wskazuje, jakie są szanse na to, że klient spłaci kredyt. Kredytodawcy używają tej punktacji niemal jak termometru, gdy decydują, czy udzielić kredytu. Algorytm pozwala stwierdzić, jakie ryzyko kredytowe wiąże się z danym klientem. Algorytm, czyli formuła matematyczna. Tak. Dla ilu osób dokonano tych obliczeń? Szacujemy, że 75% pełnoletnich mieszkańców Stanów Zjednoczonych objęto punktacją FICO. Znacie swoje wyniki? Nie. Nie wiecie, że jesteście objęci punktacją kredytową? Wiem, że jestem. Nie wiem, ile mam punktów. Ja też nie. Jeśli powiem wam punktacja FICO, rozumiecie, co to takiego? Znam to pojęcie, ale nie wiem, co to takiego. Nikt mi nigdy nie podał mojego wyniku. Od wyniku FICO często zależy, jakie odsetki klient będzie płacił od kredytu zaciągniętego z użyciem karty. Zasady i warunki używania karty wypisane są drobnym druczkiem na takiej umowie.
Kiedy dostaję kartę kredytową, muszę podpisać umowę. Co to za umowa? Nigdy jej nie czytałem. Czytał pan kiedyś taką umowę, wyrabiając sobie kartę? Przyznam, że w większości przypadków tylko rzucałem na nią okiem. Umowa jest długa, napisana drobnym druczkiem i naszpikowana prawniczymi pojęciami. To zniechęca do czytania. Według niej gwarantuje mi się ustalone warunki pożyczki tak długo, jak długo mam kartę. Dość osobliwą cechą sektora kart kredytowych jest to, że wydawca karty może dowolnie zmieniać warunki. Bez zgody klienta? Oczywiście. Wszystko mogą zmienić. Muszą tylko poinformować o tym z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Dzisiaj otrzymuje pan kartę z oprocentowaniem w wysokości 6%, a za dwa miesiące mogą je zmienić na 30%. Nic nie przeszkadza wydawcy karty zmieniać warunków. Nawet profesor Elizabeth Warren, specjalista w dziedzinie prawa kontraktowego, mówi, że z dużą trudnością przeczytała własną umowę karty kredytowej. Przeczytałam swoją umowę karty kredytowej i nie rozumiem warunków. Wykładam prawo kontraktowe. Jego podstawową zasadą jest to, że obie strony muszą rozumieć umowę. Czy kiedykolwiek czytał pan umowę, którą przysyłają z kartą kredytową? Tak, ale ja jestem prawnikiem. Zrozumiał ją pan? Tak, ale uważam, że większości ludzi byłoby trudno ją zrozumieć. Twórcy tych umów ciągle zmagają się z wyzwaniem. Jak opisać po angielsku warunki umowy, żeby nikt ich nie zrozumiał? Zdaniem Eda Inglinga to, że trudno zrozumieć umowy, to nie błąd wydawców kart. Wszystkie nasze warunki są dokładnie umocowane w przepisach prawa. O wiele silniej niż w większości umów konsumenckich. Sektor kart jest bardzo uregulowany. Mówią, że wszystko, co jest w umowie, nawet czcionka, jest regulowane przez prawo. I o to chodzi, że przepisy są nieodpowiednie. Jest ich za mało. Oni się zorientowali, że najlepszym sposobem konkurowania jest zrobienie reklamy z uśmiechniętymi twarzami, ustalenie niskiego wstępnego oprocentowania i wynajęcie zespołu z dyplomami MBA, którzy zastawią pułapki drobnym druczkiem. Według krytyków jedną z tych pułapek jest punkt o ogólnym niewywiązywaniu się z płatności. Jeśli spóźnimy się z ratą kredytu hipotecznego, kredytu na samochód czy jakiegoś innego, mogą to uznać za ogólne niewywiązanie się z płatności. Wydawca karty ma prawo zmienić oprocentowanie, jeśli spóźnimy się ze spłatą kredytu zaciągniętego u kogoś innego, a czasem nawet wtedy, gdy tylko zmieni się nasza wiarygodność kredytowa. Nie trzeba się nawet spóźnić z ratą ani przekroczyć limitu. Wystarczy, że saldo konta kredytowego jest za wysokie. Widzieliście takie umowy, prawda? Przeczytam wam coś. Oprocentowanie w skali roku może zostać zmienione, jeśli klient nie wywiązuje się z warunków tej umowy lub innej umowy zawartej z nami albo jakąkolwiek inną podobną firmą przez niedokonanie płatności w terminie. Rozumiecie, co to znaczy? Tak. Naprawdę? Wiecie, że zgodnie z tym punktem, jeśli spóźnicie się ze spłatą jakiegokolwiek kredytu, za dom, samochód czy coś innego, oni się dowiedzą i mogą wam zmienić oprocentowanie? Wiedzieliście? Nie. Nie miałam o tym pojęcia. Pierwsze słyszę. Dlaczego mogą to robić? Bo tak stanowi umowa. To chyba nieuczciwe. Nie zrobiłeś nic złego ich firmie. Spóźniasz się ze spłatą gdzie indziej. Nie ma to wpływu na rozliczenia z tą firmą. To nieuczciwe, że mogą powiedzieć, podnosimy panu oprocentowanie. Wykorzystują klienta. Andrew Gile z Wilmington w stanie Delaware ma za sobą podobne doświadczenia. Kilka miesięcy temu otrzymałem pismo z MBNA. Dowiedziałem się, że podniosą mi oprocentowanie. MBNA podniósł oprocentowanie z 8,9% do 19,9%. Minimalna miesięczna spłata wzrosła blisko dwukrotnie. Powiedzieli, że podnoszą mi oprocentowanie, bo dowiedzieli się, że w roku 1998 spóźniłem się o dwa miesiące ze spłatą kredytu u konkurencji. Spytałem, a co to opóźnienie sprzed 6 lat ma wspólnego z MBNA? To nie ma żadnego związku z moim tutejszym kontem. Po prostu mnie zatkało. Gail dowiedział się, że jest jeszcze jeden powód tej zmiany. Stał się bardziej ryzykownym klientem, bo jego saldo na innych kontach kredytowych znacznie wzrosło.
Byłem dobrym klientem MBNA. Zawsze płaciłem na czas i to więcej niż spłata minimalna. Wielokrotnie spłacałem całość kredytu. Nigdy się nie spóźniałem. Korzystałem z karty mądrze i odpowiedzialnie. Chcieliśmy spytać przedstawicieli MBNA o problem pana Geila, ale dowiedzieliśmy się, że nie rozmawiają o rachunkach klientów. Jednak dwa miesiące później pan Geil powiedział, że zadzwoniono do niego z biura prezesa MBNA i poinformowano, że jego oprocentowanie wraca do 8,9%. Właściwe pytanie brzmi, czy można zmienić cenę kredytu zaciągniętego nie po tym, jak zmieniła się wiarygodność klienta, tylko wcześniej. Firma, w której zaciągnęłam kredyt hipoteczny, umówiła się ze mną na pewne oprocentowanie i nie podwoi go, kiedy stracę pracę. Wydawcy kart mogą powiedzieć, pamiętasz, pożyczałaś na wielki telewizor na 9,8%. Stwierdziliśmy, że chcemy 29,9% i nic nie można z tym zrobić. Umowa pozwala wydawcy karty zmienić oprocentowanie już zaciągniętych kredytów. Niektórzy tak robią. Wszystko zależy od umowy. Wiele firm tak robi. Jeśli dzięki systemowi gromadzenia danych odkryją, że klient spóźnia się ze spłatą raty za samochód, mogą go powiadomić, że zmieniają oprocentowanie już zaciągniętego kredytu. Myślę, że nie rozumiemy się co do natury umowy o kartę kredytową. Przychodzi pan do mnie, ma pan określony wynik punktacji kredytowej i na tej podstawie umawiamy się na odsetki w wysokości 12%. Jeśli w przyszłości pana wynik się obniży, staje się pan mniej pewnym klientem. Więc będę naliczał takie odsetki, jakie naliczałbym innej osobie z takim samym wynikiem. Czy to uczciwe zmieniać cenę po dokonaniu transakcji? Nikomu nie obiecujemy, że pożyczymy mu pieniądze na procent, który się nie zmieni. To krótkoterminowa, odnawialna linia kredytowa. To nieuczciwe. Po prostu nieuczciwe. Może i robią dobry interes, ale to podłe traktowanie klientów. W roku 1996 Sąd Najwyższy wydał kolejną ważną decyzję, w wyniku której sektor kart kredytowych zwiększył zyski, a klienci zaczęli pisać nowe skargi. Decyzja w sprawie Smiley kontra Citibank, podobnie jak wcześniej decyzja w sprawie Marquette, zmniejszyła prawne ograniczenia. Tym razem chodziło o opłaty, które mogą nałożyć wydawcy kart. Pracowaliśmy dla dobrej sprawy. Chcieliśmy wolnego rynku cen. Duncan MacDonald był jednym z prawników, którzy pracowali nad tą sprawą. Wcześniej kary za opóźnienia wynosiły od 5 do 10 dolarów. Uważano, że powinna istnieć możliwość nakładania kar w wysokości 15 dolarów. Ale dzięki sprawie Smiley zniesiono ograniczenia. Karne opłaty podskoczyły do 15, 29, a ostatnio do 39 dolarów. Przypuszczam, że za półtora roku dojdą do 50. Nie sądziłem, że stworzymy Frankensteina. Jak to Frankensteina? Myślę o tym i się zastanawiam. Czy 50 dolarów to uczciwa kara? Do tego dochodzą 25% odsetki i inne opłaty. A klient zapewne nie jest taki ryzykowny. Czy to w porządku? Myślę, że to Frankenstein. Stworzyliśmy coś, z czym teraz musimy sobie poradzić. Od czasów tej sprawy wydawcy kart kredytowych podwoili dochody z opłat. Kar za opóźnienia, za przekroczenie limitu, za czeki bez pokrycia i tak dalej. Dochody z opłat rosną o wiele szybciej niż dochody z odsetek. Karne opłaty mają skłaniać klientów do płacenia na czas, czy są źródłem dochodów. Stały się źródłem dochodów. Najgorsze nie są karne opłaty, choć w ciągu 10 lat wzrosły 3-4-krotnie. To wierzchołek góry lodowej. Kiedy klienci spóźniają się ze spłatami, najgorsze stają się karne odsetki. Z dnia na dzień oprocentowanie może się podwoić. Rozumiem, że oprocentowanie nie jest regulowane.
Mogą je zmienić, powiadamiając o tym z dwutygodniowym wyprzedzeniem. To dla nich główne źródło dochodów. Teraz kary też nie są regulowane. Właśnie, nie ma ograniczeń. Widzimy zabiegi stosowane przez banki. Zmieniają oprocentowanie, podnoszą opłaty, dodają nowe, obliczają oprocentowanie na różne sposoby. Ustalają terminy spłaty kredytu na niedzielę albo święta, w nadziei, że klient będzie na wycieczce i się spóźni. To bardzo nieprzyjazny klientowi rynek. Martwi to nawet największego lobbystę tego sektora. Myślę, że ustalenie opłat karnych, które zdenerwowałyby klienta, to przejaw krótkowzroczności ze strony banku. Mógłby stracić klienta. Sądzę, że utrata klienta kosztuje więcej, niż można zarobić na tych opłatach. Niektóre banki podniosły oprocentowanie z 14 do 25%, a karne opłaty do $40. To wszystko spada na barki mniej zamożnych klientów. Tak, stało się coś niedobrego. Potrzebne są regulacje? Mamy regulacje. Kontroler pieniądza nadzoruje wszystkie banki krajowe. Ma dużą władzę. Urząd Kontrolera, OCC, to tajemnicza nowojorska agencja należąca do Departamentu Skarbu. Nadzoruje działanie banków krajowych jak Chase, Citibank czy MBNA. Te banki wydają najwięcej kart kredytowych. Julie Williams pełni obowiązki kontrolera pieniądza. Mamy trzy cele. Dbamy o to, by banki nie upadły, by zachowały wysokie standardy działania i zarządzania oraz pilnujemy, by uczciwie traktowały klientów. W skrajnej sytuacji możemy zastosować pewne środki przymusu. Robiliśmy to już. Czy może nam pani dać przykład tego, jak upominaliście takie wielkie instytucje? Chyba najbardziej spektakularne były nasze działania w sprawie Providian. Co innego mówią San Francisco, gdzie pod koniec lat 90. firma wydająca karty kredytowe, Providian Financial, odnotowywała dwucyfrowy wzrost. Specjalizowała się w najbardziej ryzykownych klientach. Skupiali się na ludziach o niskiej lub znikomej wiarygodności kredytowej, takich, którzy gdzie indziej nie dostaliby karty. Pat Wallace jest szefem biura lepszego biznesu w regionie San Francisco. Naszą uwagę zwróciła duża liczba skarg. Providian miał niejasne oferty, zasady działania i procedury. Do biura pana Wallace'a napływały z całego kraju skargi na Providian. Providian przyjmował czeki od klientów spłacających kredyt, ale nawet przez kilka tygodni nie zapisywał odpowiedniej kwoty na ich koncie. Jaki był wynik takiego postępowania? Klient płacił karę za opóźnienie. Odwlekali operacje, by nakładać kary za opóźnienia i przekroczenie limitu. Połowa dochodu firmy pochodziła z opłat karnych, a nie z odsetek od kredytu. Przesadzali. I przez pewien czas uchodziło im to na sucho. Zarobili dużo pieniędzy. Urząd Kontrolera Pieniądza to główna agencja federalna przyjmująca skargi. Pomogli wam? Nie obchodziło ich to. Odpowiadali, zajmiemy się tym tutaj. Będziemy się przyglądać stąd. W tej chwili nie uważamy tego za problem. Skargi na Providian przychodziły też do June Crevet z Wydziału Ochrony Konsumenta Prokuratury w San Francisco. June Crevet wszczęła śledztwo i udało jej się przyciągnąć uwagę miejscowej prasy, aż odebrała telefon z urzędu kontrolera pieniądza. Słyszała pani wcześniej o urzędzie kontrolera pieniądza? Można powiedzieć, że nie. Niewiele o nim wiedziałam. Nie miałam większego pojęcia, czym się tam zajmują i kogo nadzorują. Nigdy nie słyszeliśmy, żeby się zajmowali sprawami takich sporów i podejmowali działania przeciw bankom w obronie konsumentów. June Crevet twierdzi, że urząd, zamiast pomagać, konkurował z nią.
Spotkaliśmy się kilka razy. Wspomnieli o przejęciu sprawy. Preemption? Jak to? Powiedzieli, że są federalnym organem kontroli i tylko im podlegają banki krajowe. Banki te są więc poza obszarem naszej kompetencji. Waszej w San Francisco? Tak. Zdaniem prokuratury z San Francisco powiedzieliście, że to nie prokuratura, tylko wy jesteście kompetentnym organem i że oni powinni wycofać się ze sprawy. Współpracowaliśmy z prokuraturą w San Francisco. Zdaniem prokuratury, kiedy już włączyliście się do sprawy, współpraca była owocna. Twierdzą jednak, że Urząd Kontrola Pieniądza zajął się sprawą dopiero wtedy, kiedy zaczęły o niej pisać gazety. Wcześniej nie mieli z wami żadnego kontaktu. Zaczęliśmy współpracę, kiedy powiadomiono nas o tym, co się tam dzieje. Wspólne śledztwo zakończyło się ugodą w wysokości 300 milionów dolarów. Przedstawiciele Providian odmówili nam wywiadu i wydali oświadczenie. Zamiast wracać do przeszłości, spółka woli się skupić na usługach, które przynoszą dziś prawdziwe korzyści. Urząd Kontrolera Pieniądza coraz silniej domaga się uznania swoich kompetencji i uniemożliwia lokalnym prokuraturom działania chroniące konsumentów w sektorze bankowym. Doprowadziło to do batalii prowadzonej przez prokuratury generalne wszystkich 50 stanów. Urząd Kontrolera Pieniądza stara się odsunąć organy stanowe i uniemożliwić nam ochronę konsumentów. Uważam, że to będzie dla nich bardzo niekorzystne. Elliot Spitzer jest prokuratorem generalnym stanu Nowy Jork. Co roku otrzymujemy tysiące skarg w sprawach kart kredytowych wydanych przez największe banki czy największych wydawców kart. Staramy się załatwiać te sprawy, ale w ostatnich latach coraz częściej słyszymy od dużych banków: nie musimy z wami rozmawiać. Urząd Kontrolera Pieniądza poinformował nas, że nie musi się podporządkowywać organom stanowym. Jest jakaś konkurencja między agencją federalną a organami stanowymi? Owszem. Jeśli chodzi o niektóre sprawy, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że system finansowy podlega kompetencji kontrolera pieniądza, ale urząd próbuje odsunąć organy stanowe również od spraw, w których byliśmy bardzo potrzebni, czyli od ochrony konsumenta. Stanowi prokuratorzy generalni, jak pan Spitzer, mówią: mieszkańcy naszych stanów nas znają, mamy wydziały do spraw ochrony konsumenta. Nie podoba nam się to, że Urząd Kontrolera Pieniądza chce nas odsunąć od ochrony konsumenta. Nie chcemy ich odsuwać. I oni, i my ochraniamy konsumentów. Staramy się poprzez odpowiednie uzgodnienia opracować jak najlepszą formułę współpracy z organami stanowymi. W styczniu 2004 roku Urząd Kontrolera Pieniądza oświadczył, że wyłącznie on nadzoruje wszystkie banki krajowe. Tym samym zwolnił wielkich wydawców kart kredytowych z przestrzegania stanowych przepisów dotyczących ochrony konsumenta. Urząd przypomniał o sprawie Providian, by dowieść swojego zaangażowania w sprawy konsumentów. Ku mojemu przerażeniu wykorzystali sprawę Providian jako przykład swojej sprawności w kwestii ochrony konsumentów. Nie byli rycerzem na białym koniu, który wjechał do San Francisco i uratował klientów Providian. Nie, to my nim byliśmy. Od czasów sprawy Providian Urząd Kontrolera Pieniądza twierdzi, że stał się agresywniejszy. Ostatnio upomniał banki za wprowadzenie ludzi w błąd w sprawie zerowego oprocentowania początkowego i klauzuli o ogólnym niewywiązywaniu się z płatności. Urząd Kontrolera Pieniądza przyznał, że te praktyki są niepokojące, ale zauważmy, czego nie zrobił. Nie oznajmił, dlatego ich zakażemy. Są nieuczciwe, są niebezpieczne, niezdrowe, nie stosujcie ich. Powiedzieli tylko, że to problem. Skoro tak uważają, to niech zakażą wydawcom kart kredytowych stosowania tych zabiegów.
Dlaczego po prostu nie zakażecie takich praktyk? Kiedy widzimy potencjalne problematyczne praktyki, podejmujemy różne działania. Gdybyście kazali bankom przestać, musiałyby was posłuchać. Gdybyśmy mieli podstawę do stwierdzenia, że bank stosował praktyki nieuczciwe lub oszukańcze, gdyby pogwałcił któreś z przysługujących konsumentowi praw, możemy natychmiast kazać mu przestać. Pat Wallace mówi, że cokolwiek robi Urząd Kontrolera Pieniądza, Biuro Lepszego Biznesu i tak jest zalewane skargami. To nie przypadek, że w całym kraju najwięcej skarg dotyczy sektora banków i kart kredytowych. Co to znaczy? Z ponad 1000 różnych gałęzi gospodarki oni są najgorsi. Czyli mamy problem. To nienormalne. Te wszystkie skargi mają jakąś podstawę. W tym sektorze jest wielu zdenerwowanych, nieszczęśliwych, niezadowolonych klientów. My to widzimy. Biuro Lepszego Biznesu twierdzi, że banki i karty kredytowe to największy problem. Ze wszystkich skarg? Myślałam, że najgorzej jest z instalacjami telewizji kablowej i satelitarnej, komisami samochodowymi. Wychodzi na to, że banki są najgorsze. Nie przypuszczałam. Krytycy jak Elizabeth Warren uważają, że skarg byłoby mniej, gdyby wydawcy kart kredytowych wyraźnie powiedzieli, jakie mają zasady, zwłaszcza w sprawie minimalnych miesięcznych spłat. Gdyby ludzie wiedzieli, że pozostanie przy minimalnych wymaganych spłatach oznacza, że jedne zakupy w centrum handlowym będą spłacać przez 35 lat, wielu zdecydowałoby się płacić o wiele więcej niż minimum. Wydawcy kart o tym wiedzą, dlatego nie chcą tego powiedzieć. Zawiadamiacie klientów, jaka jest minimalna miesięczna spłata, ale nie informujecie, ile będzie ich kosztowało spłacanie długu takimi minimalnymi kwotami. Dlaczego? Ponieważ mylilibyśmy się w 99% przypadków. Prawie nikt co miesiąc przez 20 lat nie odprowadza minimalnej spłaty, nie zaciągając w dodatku żadnego nowego kredytu. Prowadzenie takiej informacji byłoby bardzo drogie, a nigdy jej nie zrozumiał. Jesteśmy przeciwni informacjom, których nikt nie rozumie. Chcemy takich, które pomagają ludziom zrozumieć. To proste. To bezsensowna teza. Zaraz pod napisem minimalna miesięczna spłata wystarczyłoby umieścić napis: przy odprowadzaniu minimalnej kwoty spłata tego kredytu zajmie tyle a tyle lat i tyle a tyle miesięcy. Człowiek, który wymyślił minimalną spłatę w wysokości 2% kredytu, uważa, że obszerniejsze informacje są niepotrzebne. To fascynujące, że co chwila pojawia się ktoś, kto uważa, że może pomóc konsumentom. Ale sądzę, że gdybyśmy wzięli taśmę z zapisem 10 tysięcy pytań, które konsumenci zadali dzwoniąc na infolinię, takie pytanie nie padłoby ani razu. Jest wydumane. Konsumentów to nie interesuje, ponieważ nikt nie zamierza zawsze odprowadzać minimalnej spłaty. Czy wiecie, jak długo spłacalibyście kredyt, odprowadzając wyłącznie spłaty minimalne? Nie interesowałem się tym, po prostu spłacam. Chcielibyście się dowiedzieć? Pewnie. To by mnie zachęciło do spłacania większymi kwotami. I pewnie dlatego o tym nie informują. Wiele osób zaczęłoby spłacać kredyt większymi kwotami. Przy obecnie obowiązującym prawie praktycznie każdy posiadacz karty kredytowej może zostać wykorzystany przez wydawcę karty. Konsumenta się zwodzi, by wszedł do gry. Gdy już wejdzie i chce wyjść, płaci. Nie wypełnia zobowiązań. Płaci. Robi ruch w prawo czy w lewo i tak przegrywa. Co pan zamierza z tym zrobić? Mam projekt ustawy. To moja szybka odpowiedź. Nie wiem, jak daleko projekt zajdzie. Próbowałem już wcześniej. Nie jestem nowicjuszem. Za kryzys związany z kartami kredytowymi, które obserwujemy w Ameryce, w dużej mierze odpowiadają praktyki stosowane przez wydawców kart.
Na tym 2004 roku senator Dodd zgłosił projekt ustawy, która m.in. nakłada na wydawców kart kredytowych obowiązek informowania klienta, jak długo spłacałby dług. Senator nie tryska jednak optymizmem. Jego poprzednie próby zreformowania sektora kart kredytowych nie powiodły się. Dlaczego panu czy komuś innemu nie udało się wprowadzić nowych przepisów? Banki są tak silne? Tak, ten sektor stał się bardzo silny i za każdym razem, kiedy próbowaliśmy zmienić prawo, przegrywaliśmy. W ciągu kilku ostatnich lat wiele razy chcieliśmy nałożyć na wydawców kart więcej obowiązków. Pana przeciwnicy mówią, że blokuje pan każdą próbę zreformowania tego sektora czy przepisów o ochronie konsumenta. Zablokował pan zmiany przepisów dotyczących minimalnych spłat, ustawy ograniczające oprocentowanie i zakazujące kierowania ofert do studentów. Staramy się blokować niedobre projekty ustaw. Te były niedobre. Dalej będziemy je blokować. Niedobre dla kogo? Dla konsumentów. Chcę wam coś dzisiaj obiecać. Róbcie tak dalej, blokujcie nasze pomysły, a kiedyś będziecie tego żałować. Bo w końcu zabierze się do tego kongres, a tam potraktują sprawę o wiele ostrzej niż ja. Ja chcę tylko jednej wzmianki na rachunku, informującej ludzi, na czym stoją. Myślę, że amerykańscy konsumenci w końcu się tym zainteresują. I wtedy wydawcy kart kredytowych nie będą już mogli podnosić oprocentowania klientom, którzy mają kłopoty finansowe, nakładać na nich opłat karnych, stwierdzać, że warunki umowy stały się nieaktualne. Myślę, że taki dzień się zbliża. Zaniepokojony jest nawet Duncan MacDonald, który przez blisko 30 lat pracował dla Citibanku. Dobrze znam ten sektor i pracujących w nim prawników. Ktoś tam w końcu usiądzie i powie, musimy znaleźć jakieś wyjście z sytuacji. Czy ta chwila nadeszła? Nie wiem. Ale sądzę, że toczy się debata. Mam taką nadzieję. Jeśli nie, to sytuacja jest tragiczna. Na czym polega tragedia? Sytuacja jeszcze się pogorszy, a już jest zła. Dochody się zwiększają. 25% karna stawka wzrośnie do 30%. Kary za opóźnienia wzrosną do 50-60 dolarów i tak dalej. Człowiek, dzięki któremu w latach 80. sektor kart kredytowych rozwinął skrzydła, ma mieszane uczucia na temat tego, co mógł stworzyć. Czy zastanawiał się pan kiedyś nad tym, że dzięki temu wielkiemu sukcesowi, tak korzystnemu dla pana stanu, ukształtował się sposób pożyczania i wydawania pieniędzy, który być może wymknął się spod kontroli? Myślę, że odpowiedź brzmi tak. Staliśmy się plastikowym społeczeństwem. Często, kiedy człowiek chce zapłacić gotówką, patrzą na niego ze zdziwieniem. Pomógł pan w doprowadzeniu do takiej sytuacji. Nie sądziłem, że dojdzie do czegoś takiego. Nadal cieszę się z tego, co zrobiliśmy, bo była to wielka okazja dla mojego stanu. Ale jeśli mówimy o kartach kredytowych i stawkach w wysokości 18, 19, 20%, to uważam, że ta sytuacja jest niezdrowa.